4 listopada, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Coraz więcej dzieci w szpitalu. Na oddziale pediatrycznym bełchatowskiej lecznicy obserwowana jest obecnie wzmożona zachorowalność najmłodszych. Ma ona jednak związek z innym wirusem niż SARS-CoV-2. Jak wynika z wczorajszych danych przedstawionych przez bełchatowski szpital, obecnie na oddziale pediatrycznym przebywa 18 pacjentów. Warto dodać, że oddział posiada 20 łóżek. Większość pacjentów przebywa na oddziale wraz z opiekunem. Jak zapewnia lecznica, są przyjęcia nowych pacjentów. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną wprowadzony jest jednak zakaz odwiedzin. Z informacji uzyskanych od kierownika oddziału pediatrycznego wynika, iż wzmożona zachorowalność dzieci ma związek ze schorzeniami dolnych dróg oddechowych i wirusem RSV, który co prawda nie jest nowym wirusem, ale w związku z tym, że przenosi się drogą kropelkową, jest łatwo zaraźliwy. Co warte podkreślenia, w szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie nie są leczone dzieci zakażone wirusem SARS-CoV-2. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dzieci przewożone są do odpowiedniego szpitala, do Łodzi. Jak informuje dyrektor bełchatowskiego szpitala, kierując się bezpieczeństwem pacjentów i mając na uwadze zwiększoną zachorowalność osób na COVID-19, wprowadzony został zakaz odwiedzin w oddziałach szpitalnych. Uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, kierownik, ordynator oddziału powinien umożliwić odwiedziny pacjentów przez ich bliskich z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w sytuacjach szczególnych, takich jak wizyty pożegnalne czy też wizyty w celu opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna osoby bliskiej może spowodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia lub pogarszać jego stan zdrowia. Zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przybywa. Jak wygląda sytuacja w bełchatowskim szpitalu? Zgodnie z październikową decyzją wojewody łódzkiego w szpitalu zostało przygotowanych 60 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 8 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. Z wczorajszych danych wynika, że w oddziale obserwacyjno-zakaźnym hospitalizowanych jest 35 pacjentów, z czego 75% stanowią osoby niezaszczepione. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przebywa aktualnie 2 pacjentów. Niestety obie osoby są niezaszczepione. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 18 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. 2 osoby zmarły, posiadały one choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 415, natomiast liczba wykonanych testów 186, w tym 19 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 1031 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. 22 osoby zmarły, 14 osób posiadało choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 8 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 21 388, natomiast liczba wykonanych testów 5 898, z czego 1113 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 15 515 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 250. Akcja Znicz podsumowana. W tym roku trwała aż 5 dni. W tym czasie na drogach powiatu doszło do 2 wypadków drogowych i 13 kolizji. Policjanci zatrzymali 9 nietrzeźwych kierowców, przeprowadzili 360 kontroli. W tym roku akcja Znicz trwała 5 dni. W ciągu tych 5 dni odnotowaliśmy 2 wypadki drogowe, w których 2 osoby zostały ranne oraz 13 kolizji drogowych. Jest to nieznacznie więcej jak w latach ubiegłych i jak w roku ubiegłym przede wszystkim, ale musimy pamiętać o tym, że w roku ubiegłym cmentarze były zamknięte. W tym roku większość z tych zdarzeń drogowych to były niewielkie uszkodzenia pojazdów. Jednocześnie funkcjonariusze drogówki podczas działań Znicz wyeliminowali z ruchu 9 nietrzeźwych kierujących. W ramach działań Znicz funkcjonariusze na głównych ciągach komunikacyjnych i w rejonie cmentarzy kontrolowali prędkość, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, korzystanie z pasów bezpieczeństwa i fotelików. Przez 5 dni funkcjonariusze ruchu drogowego skontrolowali 360 pojazdów, gdzie 175 kierujących zostało ukaranych mandatami karnymi, a 76 zostało pouczonych. Jednocześnie zostały skierowane 22 wnioski o ukaranie do sądu za odmowę przyjęcia mandatów karnych.
Tradycyjnie mandaty były za prędkość. Niestety cały czas jest to grzech główny kierowców. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest to jednocześnie główną przyczyną zdarzeń drogowych. Spośród tych 360 kierujących, 9 jechało w stanie nietrzeźwości. Komisja wyborcza, urna i karty do głosowania. Wszystko tak jak podczas prawdziwych wyborów. Dzisiaj młodzież z bełchatowskich szkół przystąpiła do swoich pierwszych wyborów. Uczniowie wybierali swojego reprezentanta do Młodzieżowej Rady Miasta. My z kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową numer 8. Tu swój głos na jednego z 8 kandydatów do Rady Miejskiej oddało 700 uczniów. Po raz pierwszy w szkole odbywają się wybory i muszę powiedzieć, że wszyscy, cała społeczność szkolna mają prawo w tych wyborach wziąć udział. Zarówno uczniowie klas młodszych, jak i klas starszych. To pierwsze wybory w ich życiu, więc dla wszystkich jest to na pewno duże przeżycie, dla nas również organizatorów. Przygotowywaliśmy się oczywiście do tego dnia, ponieważ te dzisiejsze wybory były poprzedzone kampanią. Kandydaci przedstawiali swój program, były nawet cukierki wyborcze i na takiego cukierka też się załapałam. Myślę, że dla dzieci to zarówno jest taki ważny moment, bo oni czują chyba powagę tego dnia, że są to wybory po raz pierwszy w ich życiu, w których biorą udział, taki demokratyczny udział, a poza tym no, przygotowują się do tej roli przyszłego obywatela, kiedy będą już mogli świadomie podejmować wybory. A tak jak taka mądrość mówi, że książki nam dają również taką mądrość, to co mamy w Polsce, to zależy przede wszystkim od mądrych decyzji wszystkich obywateli. To wszystko przygotowali nasi opiekunowie samorządu uczniowskiego wraz z paniami wicedyrektorami, panią Katarzyną Kaczor, panią Joanną Chrzanowską. Jest komisja, jest urna, jest miejsce, gdzie można w sposób demokratyczny złożyć podpis na karcie do głosowania. Jak podkreślali sami uczniowie, wybór swojego kandydata wcale nie był łatwą sprawą. Na pewno to jest poważna decyzja, powiedziałbym tak. Trzeba dużo pomyśleć o tym, ale bym powiedział, ciekawe. Ciekawe to jest na pewno, ale tak bardziej to jest takie, że odpowiedzialność tak bardziej brzmi. Zwracaliśmy uwagę, myślę, że na charakter też myślę i jakie kto ma podejście do tego. Pomysły różne takie, które jakoś prowadzą coś do tej szkoły, na przykład klamki w toaletach czy coś, takie po prostu ciekawe pomysły. Ważna, dzisiaj ta decyzja została podjęta. Jest taki stres i odpowiedzialność, bo pierwszy raz w sumie bierzecie udział w wyborach. No właśnie, jest taki stres, że po prostu, że czy na pewno wybraliśmy dobrą osobę, że na pewno to jest dobry wybór, że nie lepiej było wybrać kogoś innego, ale... No jakoś to. Że ciężko było wybrać, bo też tak jak się zna osoby, to wie jak się mają charakter, a tak z innych klas to też było ciężko, ale zwracaliśmy uwagę na pomysły, jak mogły te osoby podejść do tego wszystkiego, tak. Myślę, że stres. I każdy miał fajny pomysł i było ciężko to wybrać, ale zobaczy się, bo każdy miał fajny pomysł. Wyniki wyborów podane zostaną 5 listopada. W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzić będą przedstawiciele 7 i 8 klas podstawówek, a także szkół ponadpodstawowych i zespołów szkół ponadpodstawowych z terenu Bełchatowa. Nauka zdalna wróciła do bełchatowskich placówek oświatowych. Wszystko przez potwierdzone przypadki COVID-19. Zakażony koronawirusem jest jeden z nauczycieli uczący w 3. liceum ogólnokształcącym. Tam też na naukę zdalną wysłano 4 klasy. Podobna sytuacja dotyczy także szkoły podstawowej numer 13. Tam na naukę zdalną wysłano dzieci z 2 klas 6. W obydwu przypadkach uczniowie na kwarantannie i nauce zdalnej będą do 8 listopada. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.